9 małych piesków leżało w kartonie przy ulicy Kosiarzy. Zwierzęta ktoś porzucił i odnalazła je dopiero przechodząca tamtędy przypadkowo kobieta. 9 szczeniaczków, mieszkańców znajdowało się w małym, ciasnym kartonie. No tutaj pani wykazała dużo empatii i przełożyła te szczeniaki do 2 większych kartonów, tak żeby miały więcej luzu. Przewieźliśmy je na schronisko. No przykre jest tylko to, że ktoś, wykorzystując sezon wakacyjny, no pozbył się tych piesków, tym bardziej, że jest możliwość oddania ich w sposób bezproblemowy. 9 szczeniąt trafiło do schroniska dla zwierząt przy ulicy Ceglanej. Ich stan jest właściwie dobry, one muszą zostać zbadane jeszcze przez lekarza weterynarii, muszą zostać zaszczepione przeciwko wirusom, odrobaczone i przejść 14-dniową kwarantannę i po tym czasie będą mogły zostać zaadoptowane, ale na pierwszy rzut oka ich stan jest naprawdę dobry. O ich adopcję się nie martwimy, bowiem są to szczeniaki i rzeczywiście te zwierzęta, które do nas trafiają i są malutkie, bardzo szybko znajdują dom. Gorzej jest z tymi starszymi i bardzo często schorowanymi. Oprócz małych psiaków, także te większe potrzebują wiele miłości od ludzi. Taka decyzja powinna być jednak przemyślana i odpowiedzialna. Żeby zaadoptować psa, to oczywiście zapraszamy do naszego schroniska z dowodem osobistym, bowiem adopcji może dokonać osoba pełnoletnia. Oczywiście niepełnoletnia też, ale musi przyjść z opiekunem. Proszę też zabrać symboliczną kwotę, bowiem za takiego szczeniaka no, trzeba zapłacić 10 zł, za średniego 20, natomiast za takiego dużego pieska, gdyby ktoś się zdecydował, 30 zł. To pierwszy przypadek porzucenia zwierząt w tym roku. Niestety ze statystyk wynika, że podczas wakacji ludzie pozbywają się niechcianych pupili znacznie częściej.